Premiera nowego serialu Sortownia już w roli głównej Andrzej Hyra. Sortownia to przede wszystkim historia zmagającego się z demonami przeszłości lekarza Jacka, rozdartego pomiędzy etyka lekarska a potrzeba wymierzenia sprawiedliwości za tych, którzy w ramach obowiązującego prawa mogą jej nigdy nie doświadczyć. W tej roli na ekranie 8-odcinkowej produkcji Andrzej Hyra. W nowym serialu występuje również młode, wyraziste aktorki Jasmina Polak, Olga Goldys i Natalia Jedrus. W serialu zagrali także Ilona Ostrowska, Izabela Dobrowska, Artur Barcis, Mariusz Bonaszewski i Marcin Czernik. Sortownia jest produkcja wielogatunkowa, z thrillerem jak o tym wiodącym. Najczęściej seriale medyczne operuje konwencja obyczajowa. W Sortowni jest inaczej. To thriller psychologiczny z elementami obyczajowymi. Ten element psychologiczny jest tutaj bardzo istotny. Wybór Andrzeja Hyry na odtwórcę głównej roli był zatem nieprzypadkowy, to właśnie on nadaje postaci glebie i ten aspekt jest bardzo wymowny w jego wykonaniu, mówi Anna Kazejak. Reżyser serialu, która w sposób mistrzowski ukazała realia pracy na tak wymagającym oddziale, jakim jest SOR. Za nami dziesiątki obiektów zdjęciowych, setki scen, niektóre spektakularne. Inne emocjonujące i wzruszające opisuje pracę na planie Piotr Niemyński, autor zdjęć i operator główny serialu. Za scenariusz odpowiedzialni S.A. Joanna Kozlowska, Wotum Nieufności, Wiktor Piotkowski, Wataha. Wojenne dziewczyny, Monika Powalisz, Belfer, i Michał Wawrzecki, Chylka. Niewątpliwym atutem serialu jest także budująca napięcie i pełna niepokoju muzyka, której autorem jest Michał Kusz, producent muzyczny i kompozytor, współpracujący także z Daria Zawialow. Po stronie telewizji Polsat producentem nadzorującym jest Beata Barcz, a po stronie Canal Plus Polska Beata Ryczkowska i Agnieszka Ptaszynska. Producentem wykonawczym jest TFP spółka z o.o. kierownikiem literackim ze strony Canal Plus została Dana Lukasińska, a reżyserka castingu Julia Popkiewicz. Premiera już w czerwcu w serwisie streamingowym Polsat Box Go, na antenie Canal Plus Premium i w serwisie streamingowym Canal Plus Online.